No, witam serdecznie. Słuchajcie, jednak żadna lampa. Tutaj idą dwa tranzystory, te 140-watowe, dwa. I ja wiem, że wy jesteście na mnie wściekli, bo stoi już trochę roboty. Już jest tutaj, doszła paczuszka z... No, w sumie to dwie paczuszki i jeszcze taki jamnik. Ten jamnik to... po rodzinie, dobra, teraz tak, co tu mi wyszło? Słuchajcie, wyszło, no siedzę nad tym od początku lutego, tak? Od początku lutego, czyli mamy praktycznie, no dzisiaj, no miesiąc czasu, bo jeszcze dojdzie tutaj zasilacz, tutaj dojdzie ekran na końcówkę, dojdą tutaj kondensatory do filtracji, dojdzie trafo, miejmy nadzieję, że wejdzie, chyba że zrobię przetwornicę, tak jak jest w tej chwili zasilone z przetwornicy wzmacniacz, sam wzmacniacz, transceiver, radio jest zasilone z zasilacza warsztatowego, tam dojdzie jeszcze tutaj jeden potencjometr od siły, miał być do strojenia anteny, ale będzie poziom mocy sygnału, bo jest zbyt duży sygnał, że tak powiem, z końcówki mocy. Słuchajcie, żeby zrobimy mały teścik, jak tego nadajnika, jak to pracuje, 3701, ustawmy sobie tutaj jeszcze Johnego, mam także 3701, żebym mógł sobie siebie słyszeć, co tu się dzieje z modulacją, tylko że tu wiecie, to jest bardzo blisko i tu praktycznie żadnych anten do niego nie trzeba, do tego Johnego. Tak, sygnał idzie z wyjściem z... ojejku. Wyjście ma tędy, przewodnikiem, trafia na sztuczny obciążnik, który jest bardzo gorący. Holender, żeby tu nic nie potopić, bo przed chwileczką testowałem. Z obciążnika idzie na sondę dzielnik 1 do 10 RC. Trafia na oscyloskop. Oscyloskop jest ustawiony na 50 V na działkę, czyli mamy 50, 100, 150, 200, maksymalnie 200. Czyli w piku możemy tutaj pomiar zrobić do 400 V i trochę to jest mało. No dobra, słuchajcie, wciskamy nośno. Na wskaźniku tutaj nic, jak widać, się nie wychyla. Delikatnie, o, już tutaj moją modulację w tej chwili, to co mówię, słychać na oscyloskopie, która strzela powyżej 400 V. 3701, ustawmy sobie Johnego, 3701. Alo, alo, 1-2, 1-2, alo, alo. No niestety oscyloskop się kończy. Czyli mamy co? 400 V, to jest aż niemożliwe, nie wiem czemu. Zmierzmy sobie, żeby nie było pomyłek, odepnijmy ten dzielnik. Przyłóżmy sobie sondę, podłączmy sobie sondę. Sonda 1 do 10. Na oscyloskopie jest ustawione próbę 1 do 10. Bo coś mi tutaj, kurde, to się nie widzi. Podepnijmy sobie się pod masę wyjścia anteny. Tu jest układ jeszcze pomiarowy zrobiony dodatkowo. Podepniemy się o tak sondą. Może jej nie spali. 1 do 10 przyłączona. Oczywiście po obciążnik 50 ohmów jest cały czas zapięty, nie? 3701. Ok. Wciskamy nośno. Alo, alo, 1-2, 1-2, 1-1, 2-1, 1-2, alo, Johnny się odzywa. I co my teraz mamy na oscyloskopie? Alo, alo, 120, 121, 126 V, alo. 1-2, 126 V, czyli jednym słowem coś się stało z tą moją, z tym, chyba przedobrzyłem. RC 1 do 10, jeśli ktoś ma taki dzielnik,
To jest chyba jakiś taki prosty polski dzielnik. Modulacja jest, bo słychać ją ekstra. Teraz może tutaj się dostrzelimy do modulacji. Czyli tak, ruszył nadajnik 126 V w piku, tak? Tam pokazało. No to zaraz sobie przeliczmy 126 V. Już tak, żeby to w miarę po ludzku obliczyć, to zrobimy tak. 126 razy 126, bo pik, razy 0 strata na sondzie, podzielić przez 100, o Jezu, źle policzyłem, momencik. 126 razy 126 razy 0,7 podzielić przez 100. 111 watów. No i tak to może mieć. To jest bardzo, że tak powiem, dosyć dobry sposób obliczenia. Tamte razy 0,7 to jest po prostu spadek, współczynnik, no spadek na sądzie to można policzyć w ten sposób. Ale nie jestem pewien, ale tak się oblicza. Taki znalazłem wzór i tego kazali mi się trzymać inni krótkofalowcy. Bo równie dobrze można policzyć 126 razy, tak jak do tej pory liczyłem, 126 podzielić przez 100 i zobaczcie co wychodzi, 158, a jest naprawdę... No i tak to wygląda, słuchajcie, no 100, ponad 100 watów idzie w SSB. Modulacja 3, aha, teraz jeszcze jeden pomiar jest taki, po wciśnięciu nośnej sprawdzamy co mamy na wyjściu na antenie już przy tej mocy. Ale to musi być cisza, słuchajcie, czyli musiałbym rozpiąć mikrofon i zobaczyć, czy fali nośnej nie emitujemy. Mamy gdzieś około 3 do 6 V, słuchajcie. A więc tak, około 3, około 6 V nawet. Nie wiem, jak zacząłem mówić, tutaj 9 podskoczyło, ale to jest normalne. Około 6 V mamy wyjścia nośnej. No, mamy 6 V wyjścia na antenie, ale teraz tak, od 6 V do 112 V to mamy bardzo dobrą głębokość, że tak powiem, modulacji. Jak to w ogóle powstało? To powstało tak, według schematu, troszeczkę poprzerabiałem tego Caymana, czy Caymana, nie wiem co to jest, bo tutaj troszeczkę było pomyłki z tym tranzystorem 2SC2078, u mnie tego nie ma. I tak samo 2N2219, on ma bardzo dobre, duże wzmocnienie, ale ma tylko 0,8 W mocy strat. Czyli 0,4 W nie wysterujemy tego 2SC2078. A czy w sumie to wysterujemy i to co autor tego napisał, no to miał na wyjściu 2 waty. No i co mi z tych 2 watów, jak ja mogę zasilić końcówki mocy po 140 na jeden tranzystor z tych 2 watów. Czyli zrobiłem w sumie tutaj około 12 watów liniowy wzmacniacz już w tym Caymanie. Zastosowałem tranzystorki tak, tego typu 2N3553, moc strat 7 wat. BF został ten sam, bo to jest po prostu separator, czyli na schemacie separator BF z BF245B i został ten sam. Układ transformatora się nic nie zmienił, jest tak jak w opisie, wszystko będzie wszystko zamieszczone, czyli 60 zwojów na pierwotnym, na kolektorze tranzystora drugiego wzmocnienia, T3 i 10 zwojów na wtórnym, czyli na zasilaniu bazy. Tym, że tutaj kombinowałem też z prądem troszeczkę, bo jak widzicie tutaj podstawiałem, czekajcie, nie wiem czy tu jest makro, czy nie makro, czy to trzeba makro włączyć w tej kamerce makro, no teraz to mi to zbliżyło, kurde, jebitnie. Tutaj troszeczkę jeszcze ogarnię, bo tu zakleiłem ten transformator właśnie 60 zwoi i na 10 zwoi na bazę. Jest tak, 2N3553, 7 W mocy stratów i z niego wychodzi około 2,5 W, czyli już praktycznie tyle wychodzi co z całego Caymana wychodziło. Tutaj zamiast tego tranzystora, słuchajcie, wstawiłem od drugiej strony, wlutowałem kolektor, baza, emiter jest podciągnięty blachą miedzianą od spodu po całości, czyli emiter jest do masy podciągnięty. To jest BLV
nie, dobrze mówię, BLY90, tranzystor 17 W mocy strat. Wyszło mi z nadajnika 12 W mocy strat przez ten filtr Pi. To jest filtr Pi, identycznie jak na schemacie, 23 zwoje każda cewka, drutu 0,4 mm już zrobiłem, a nie 0,3 jak pisał w opisie. Tu kondensatory zamiast 750 to 680 pico 2 dałem. Po prostu one zbyt były przeholowane. Nie wiem, może to wina tych amidonków, chociaż wątpię, bo to raczej się nie zdarza, żeby coś tutaj było źle. No i ten filtr, tak jak widać, 681 pico, 1,5, że tak powiem, nano na środku, ten środkowy ten kondensatorek i 680 na wyjściu, po 23 zwoje na amidonkach. To jest filtr dopasowujący. Teraz sygnał idzie dalej przez ten przekaźniczek i tutaj mi trafia na, to jest skrót mocy. Ja tu mam w tej chwili 100 ohmów i 47 ohmów, chciałem dopasować sobie końcówkę mocy, bo już tutaj idzie sygnał, tu trafia tu sygnał na przekaźnik, trafia na wzmacniacz. No i teraz tak, na ten transformator, na niego trafia między 8 a 12, no to zależy jaki tutaj rezystor sobie podepnę, właśnie tutaj kombinuję teraz, żeby to dobrać, żeby nie siał harmonicznymi, nie? No żeby go nie przesterować, bo po co mi tutaj potężna moc, chociaż w sumie tak jak widzicie, w tej chwili mam dwa rezystory tutaj, w sumie jest teraz podpięty 100 ohmów i mam moc 111 W. W sumie to po co tyle? Jakbym ten rezystor rozblokował, o ten tutaj, na przykład tutaj dał 150 ohmów, zblokował wejście 150 ohmów, zresztą tak jak jest na schemacie, tutaj gdzieś mam rezystor. Czekajcie moment, bo ja nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Dobra, schemat końcówki mocy. Zobaczcie, w ten sposób są połączone dwa rezystory i tutaj jest do dobrania rezystor ograniczający 150-100 ohmów, 2 W. Ja wstawiłem 100 ohmów, bo i tak mam ponad 100 W na wyjściu. To jest schemat końcówki mocy. Tak to wygląda, tylko u mnie troszeczkę jest inaczej prąd biasu rozwiązany niż tutaj. Tutaj jest prąd biasu przez potężny rezystor zrobiony, a ja nie chciałem po prostu, żeby mi tutaj się grzało i zrobiłem tak, diodę stabilizacyjną. To jest 0 spadek 0,9 V i jeden rezystor mały, dioda stabilizacyjna, to jest dioda, nie tranzystor, nie pomylić, to jest taka dioda jak w polskich Redmorach, bodajże 911, to jest 1,1 V, ale 0,9 V mam po tym rezystorze na bazie, na dwóch bazach w sumie, bo tutaj trafia ten napięcie na wspólną część. O tu, jak widać na schemacie, na prąd biasu trafia tutaj przez te FB, nie? Czyli filterek, tak jak tutaj też jest założony filterek. Przez filterek trafia na środkowo, na odczep, 3:1, nie? Transformator, 3 zwoje i 1 zwój, czyli jeden zwój złożony w środku, to jest rura. Rurka od anteny teleskopowej wlutowana, trafia ten prąd biasu 1,1 V i w sumie tutaj mi się równoważy przez te dwa rezystory, jeden i drugi 10 ohmów do masy, na bazach mam 0,9 V, bo zmierzyłem. Na bazach mam 0,9 V, czyli on praktycznie jest cały czas. Pobór prądu tej końcówki jest 40-70, tak. To zależy, znaczy to zależy. W tej chwili jest ustawiony na 70 mA, czyli jest dosyć sporo. Ona się robi delikatnie letnia, czy ona pracuje, czy nie, ale przekaźnik przy włączeniu PTT dopiero nam włącza sygnał po prostu wysterowania na te bazy i dopiero one wtedy się robią gorące. W sumie radiator jest potężny, z tyłu założony, także tutaj żadnych wiatraków nie przewiduje. Jeden wiatrak wyciągowy, który będzie wyciągał po prostu wszystko z transceivera ciepło. Ponieważ tutaj będzie trafo zamontowane, a te trafo może po prostu się grzać, bo ten wzmacniacz ciągnie. Słuchajcie, czasami ta przetworniczka 16 A
się zapala w niej protek. Jak dobrze krzykniesz, to się zapala protek. Czyli on ciągnie około 20, nawet trzeba zrobić tutaj trafo 20 amper. 20 amper, 12,6 V. W tej chwili tak jest. 12,6 V w tej chwili idzie z przetwornicy. Tutaj mamy pomiar napięcia. Jak dobrze krzykniesz, zaraz obciążnik jest, jest. Alo, zobaczcie. Alo, a tutaj mamy 100 watów. Alo, pełne 100 watów. No i co, dojdzie tutaj właśnie jeszcze ten przełączanie, dobiorę te rezystory i te rezystory będą też tak samo przełączane, jak tutaj mam przełączany miernik. To druga taka sama gała tutaj będzie do przełączania skrótu mocy po prostu. Tak jak jest w KL tych wzmacniaczach robione. Też właśnie jest na tej samej zasadzie rezystory na wejściu wzmacniacza. Jest tylko dobrane w szeregu, tak jak tutaj widać, 15 ohmów, a reszta jest tutaj dobierana. Można zrobić zwory, jeśli 1 W bym go wysterowywał, próbował, tylko że nie te tranzystory, te tranzystory 1 W nie wysterujesz. Te tranzystory najlepiej sterować tak w klasie liniowej, to tak no 10 W. To dla nich wystarczy 10 W, żeby wysterować te, w sumie to wszystko zależy od tego rdzenia, co on tu przyniesie. Od tego transformatorka. No ja go steruję 10 watami, nie? I mam 1 do 10, czyli 10-krotność, czyli ponad 100 watów. No 111 V wywaliło, nie? Tu też dobry rdzeń musi być zastosowany, żeby to wszystko liniowo przenieść, nie? No ale liniowo przenosi, bo jest, nawet jak cicho mówię, to słuchajcie, to patrzcie, co się dzieje na oscyloskopie. Nawet jak będę, nawet jak teraz omówię tak gdzieś z pół metra od tego, to już sinus powstaje, raz, dwa, a jak dobrze krzyknę, alo, no 107 V w tej chwili dobrze krzyknąłem. Pracuje, słuchajcie. Pracuje, jest zestrojone. Złożyć jeszcze tylko zostało ten zasilacz. Złożymy zasilacz i pewnie wieczorkiem już będzie zamknięty obudowa, będziemy testować, no. No i troszeczkę było przeróbek. A podwójne bifo tutaj wywaliłem, od spodu mam zrobione zaekranowane bifo. Jedno mam do odbioru, ponieważ jest dioda pojemnościowa, słuchajcie, na odbiorze i mamy regulowane na odbiorze, ale to jest tylko regulowane bifo na odbiorze i możemy sobie przeciągnąć od USB do LSB odbiór. Nadajnik jest oddzielny kwarc, oddzielny od spodu, tutaj nie wiem, czy tam będzie widać, czy nie będzie widać, jest w puszce tutaj w miedzi. Oddzielny kwarc ustawiony na sztywno, po prostu do filtra, do tego filtra, tak żebyśmy nie mieli fali nośnej, żeby była jak najmniejsza fala nośna, żeby wytłumić. No i co? No i sprawdziłem to na modulacji, na tym drugim odbiorniku. Powiem tak, jest całkiem przyjemnie. Zobaczymy, jak to się spisze w praktyce, jak złożę dobrą antenę, no. Bo aha, ten przełącznik przełącza tak poziom modulacji, poziom mocy, nie, tak o, poziom modulacji, poziom mocy i SWR. I pokazuje nam SWR. Tu jest wykonany, znaczy wykonany. To był miernik SWR-a, ja go sobie zaadoptowałem do tej końcówki. Taki zwykły, najprostszy, najtańszy, chyba za 60 zł miernik. Przeprowadziłem tylko w ekranowanym przewodem tutaj do przełączników i do przewody do pomiaru, nie? Działa, no. Zobaczymy, jak to będzie działać wieczorem. Pozdrawiam.